Przez ostatnie kilka dni testowałem Arlekino naprawdę na każdy możliwy sposób. Od C0 do C6, z różnymi brońmi, z różnymi drużynami i na różne sposoby. I dziś przygotowałem dla Was podsumowanie z całej tej wiedzy, jaką udało mi się zebrać. Zaczniemy sobie od początku, od takiego klasycznego, w cudzysłowie, free-to-playowego scenariusza, czyli Arlekino od C0 bez dedykowanej broni. Żeby zwiększyć poziom imersji, na tym koncie nie ma cudownych artefaktów, a supporty są na niskiej inwestycji. Takie bardzo przeciętne, aka średnie konto. I jak Arlekino radzi sobie w takim scenariuszu? Na tym koncie był już Primordial dropnięty ze standardu oraz Gladiator całkiem znośny. Tak zbudowana Arlekino jest gotowa do akcji. Denave na C0 bez dedykowanej broni jest postacią kompletną i niczego jej nie brakuje. A liczby, które jest w stanie nam zagwarantować, są olbrzymie. Naprawdę niewiele main DPS-ów pięciogwiazdkowych z tak małą inwestycją jest w stanie nam zagwarantować tak dużo. Przed premierą naszej Fatui obawiałem się, że C1 będzie zwyczajnie must have'em. Okazało się, że wcale tak nie jest. Możecie teraz na ekranie zobaczyć damage C0 Arlekino bez dedykowanej broni, a buildy supportów możecie zobaczyć tutaj. W takim razie C1 jest całkowicie niepotrzebna, prawda? No właśnie, nie do końca. C1 to naprawdę bardzo dobra konstelacja. Ba, powiedziałbym, że jedna z najlepszych, jakie do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć w Genshinie. Jest nawet szansa, że to najlepsza C1 w całej grze. A żeby było śmieszniej, robi naprawdę niewiele. To znaczy, robi dużo, a jednocześnie mało. Bo robi tylko jedną drobną rzecz. A mianowicie zwiększa przelicznik od Bond of Life, z którym skaluje się Arlekino, o 100%. I w teorii mamy jeszcze zwiększone rezysty na wytrącenie z nas z równowagi, ale w praktyce tego w ogóle prawie nie czuć, bo Arlekino bardzo mało tankuje się na twarz. Zazwyczaj chce mnie po prostu dużo dodżować. I to w sumie tyle. Albo aż tyle. Po aktywacji C1 macie bez dwóch zdań najlepszego pyro DPS-a w grze. Bo na C0 możemy jeszcze podyskutować, kto jest najsilniejszym DPS-em, ale tę dyskusję kończy C1 Arlekino. W takim razie, czy jest ona worth? No, moim zdaniem zdecydowanie. Na pewno jest bardziej worth od dedykowanej broni, bo ten aspekt troszeczkę skipłem. Więc czy dedykowana broń Arlekino się opłaca? Zdecydowanie tak. Ale dopiero po C1. Dużo lepiej jest mieć na koncie C1 R0 niż C0 R1. Dodatkowo dropnięcie jednej broni jest zwyczajnie trudniejsze. Żeby dropnąć postać z baneru, maksymalnie musimy wydać 160 uiszy, a żeby dostać konkretną broń z baneru, potrzebujemy ich aż 200 ponad. Więc C1 jest zdecydowanie lepsza i tańsza. Porównanie obrażeń możecie zobaczyć sobie teraz. Podzielimy sobie na jedno kluczowe pytanie, pozostaje drugie. C2 czy R1? Moim skromnym zdaniem, kiedy już mamy C1, wtedy powinniśmy zabrać się za broń, ponieważ C2 nie zmienia już aż tak dużo. To znaczy, robi więcej i jednocześnie mniej. Osobiście uważam, że C2 jest zmianą quality of life. Pierwszą rzeczą, którą robi, powoduje, że X, którego nakładamy, już od zawsze będzie ulepszony. Jak wiecie, graliście Arlekino, kiedy nakładacie sobie tego X-a, musicie odczekać 5 sekund, żeby się ulepszył. Na C2 on już zawsze będzie ulepszony i to bardzo ułatwia życie, bo nie musimy już myśleć w rotacji, żeby kliknąć tego X-a wcześniej. Z mojego przykładu wiem, że jest to naprawdę bardzo odczuwalne i jeśli chodzi o damage, to nie zmienia się praktycznie w ogóle, ale zwyczajnie przyjemnie się tym gra i nie trzeba o wszystkim tak bardzo pamiętać. Drugą rzeczą, która robi konstelacja, powoduje, że dostajemy dodatkowy efekt. Po zebraniu tego X-a robimy taki wybuch w IOE. Możecie go zobaczyć teraz. Zadaje ono ogromną ilość obrażeń i naprawdę jest odczuwalny. I trzecią, ostatnią rzeczą są zwiększone rezisty. Jeżeli połączymy to jeszcze z pasywką, która już ma bazowo wbudowaną, staje się naprawdę bardzo tankowna. Jeśli chodzi o damage, to poza tym wybuchem, co rotację, nie zmienia się praktycznie nic. Te zmiany są bardziej quality of life i granie Arlekino C2 jest zwyczajnie przyjemniejsze, fajniejsze i bardziej flex. Ale to broń zwiększy nam obrażenia dużo bardziej, dlatego w pierwszej kolejności dropimy C1, później R1 i dopiero później C2. A czy C2 się opłaca? Jeżeli lubicie grać Arlekino i lub podoba Wam się ta postać, moim skromnym zdaniem tak. I tak oto przechodzimy na przedostatnią stację. Zaraz Wam powiem dlaczego. A mianowicie C3. C3 jest równie prosta co C1, to znaczy zmienia naprawdę niewiele, a jednocześnie nie zmienia naprawdę sporo. Normal ataki o 3 poziomy. I gdyby zwiększała nam tylko przeliczniki normal ataków, ta konstelacja byłaby naprawdę bardzo, bardzo średnia. Ale jest jeden haczyk. Taki pozytywny. Zwiększeniem poziomu normal ataków zwiększa się nam też ten magiczny przelicznik do Bond of Life'a. Z koroną na C0 wynosi on 238%, z C1 338%, a z C3 388%. To naprawdę bardzo sporo. I zaufajcie mi, C3 jest naprawdę bardzo odczuwalna i to właśnie na tej konstelacji Arlekino pokazuje swoje 100%. Jest wtedy ona naprawdę przepotężnym DPS-em i praktycznie żadna postać do niej nie ma podjazdu. Nawet Nivelet w sytuacjach single target potrafi wypaść gorzej. I mówię tutaj zupełnie serio. W sytuacjach IOE oczywiście Nivelet będzie lepiej wypadał, ale w single target, jeśli chodzi o zabicie bossa jak najszybciej, tutaj Arlekino może naprawdę zaskoczyć. Zresztą sami zobaczcie klipa. Oczywiście supporty na wysokiej inwestycji. No dobrze, Red, mówisz tutaj o 100%, no,
Przecież powiedzieli, że przedostatnia stacja. Co w takim razie jest na ostatniej stacji? No właśnie, najlepsze dopiero przed nami. Zabiorę was teraz na podróż, żeby pokazać wam prawdziwego potwora i demona Genshin Impact. Po drodze zobaczymy jeszcze konstelację czwartą i piątą, ale są to konstelacje tak mało znaczące i tak nieodczuwalne, że nawet nie ma po co się na nich zatrzymywać. Napomknę tylko, że C4 zmniejsza nam cooldown ulta i generuje energię, a C5 zwiększa nam level ulta. I po aktywacji tych konstelacji totalnie tego nie odczułem, to jest dodatek nieodczuwalny, który istnieje tylko po to, żeby zbufować nam C6. No właśnie, C6. Ta konstelacja w skrócie robi tylko jedno. Usuwa przeciwników z Irminsula. I po takiej listwie już nigdy się nie zrespią. A tak na poważnie, od teraz nasz ult ma dodatkowy przelicznik, a mianowicie od Bond of Life'u, który posiada Arlecchino, i on wynosi aż 700%. Gdyby tego wszystkiego było mało, od teraz normal ataki oraz ult mają 10 dodatkowego crit rate'u i 70 crit damage'a. Jeśli te buffy połączymy z już przepotężną C3 Arlecchino, dzieje się prawdziwa magia. Damage, który jest w stanie teraz robić, jest naprawdę nieziemski. Normal ataki biją ogromne liczby, ult usuwa praktycznie wszystko z naszej drogi. Można powiedzieć, że jest to tak naprawdę Genshinowy Thanos, który na jedno pstryknięcie palcami, no a zresztą widzicie. Arlecchino na tej konstelacji staje się aż za mocna. Powiedziałbym nawet, że staje się niegrywalna. I to w tą drugą stronę. To znaczy nie, że jest za słaba, tylko że jest aż za mocna. Praktycznie każde piętro na abysie da się przejść w jednego ulta albo w 2-3 normal ataki. I ja wcale nie żartuję, mówię zupełnie na poważnie. Zresztą zobaczcie, co się stało z Baptistem. I ciągle mówimy o abysie, bo nie mówię nawet o open worldzie, bo na open worldzie to ledwo zrobisz rotację, już jest koniec. Jest tak potężna, że jest w stanie nawet zabijać pyro slimy. Zresztą zobaczcie klipa. Czekaj. Oczywiście bug, ale i tak mega zabawny. Jeśli chodzi o div konstelacji, C0 jest odpowiednia i wystarczająca, jest praktycznie topowym pyro DPS-em i można nią śmiało grać, nawet bez broni, w free-to-playowym buildzie z niską inwestycją na supporty. Na C1 staje się naprawdę przepotężną postacią i najmocniejszym pyro DPS-em. C2 zwiększa wam quality of life i dodaje dodatkowy damage w postaci tego efektu. Na C3 staje się przepotężna i nie ma sobie równych. Praktycznie wszystko zamyka na rotację, a nawet krócej. Z dobrymi supportami i z dobrą inwestycją na C3 nie ma nic, co mogłaby was nawet zatrzymać na dłużej niż 15 sekund. No i na sam koniec C6, która jest całkowicie poza skalą i nawet nie wiem, gdzie ją umieścić. Jest po prostu przepotężna. I czy potężniejsza od C6 Niveleta? Moim skromnym zdaniem tak i nie. Niveled jest postacią bardzo prostą i nie ma aż tak szerokiego pola manewru. Nie może wapować, to znaczy teoretycznie może, ale tylko teoretycznie, bo w praktyce się to zwyczajnie nie opłaca, przez co nie korzysta on z reakcji, to znaczy korzysta tylko po to, żeby nastakować swoją pasywkę. Więc jest postacią w cudzysłowie monohydro. Dodatkowo Niveled posiada średniego ulta, który służy tylko i wyłącznie po to, żeby dać mu kulki. Arlecchino za to ma dostęp do wapa i melta i korzysta z nich naprawdę świetnie, a ult to niuk, który potrafi wywalić ponad 2 miliony na abysie. Co powoduje, że jeżeli mówimy o zabiciu bossa jak najszybciej, Arlecchino zawsze będzie miała pierwsze miejsce. Ale nie jest to też takie jednostronne starcie, ponieważ Niveled i tak posiada lepsze AoE, to znaczy jego promieniem obejmiemy dużo większą grupę przeciwników. Więc jeżeli mówimy o czyszczeniu pięter na abysie najprościej, najszybciej, najprzyjemniej z grupami przeciwników i po prostu z dużym komfortem, Niveled i tak będzie do tego najlepszy, bo wystarczy kliknąć E, zesurlować Hydro i mamy promień, który trwa długie sekundy i wyczyści każde piętro bez żadnego problemu. Jeśli za to mówimy o wyciąganiu z postaci całych 100% showcase'ach, speedrunach i tym podobne, Arlecchino od teraz jest nową królową. Na dziś to wszystko, ale spokojnie, planuję nagrać o Arlecchino jeszcze jeden materiał, więc zostaw suba, żeby cię to nie ominęło. Napisz też w komentarzu koniecznie, co uważasz o C6 Arlecchino i czy uważasz, że tym hojo rozpoczyna nowy ten trend w C6 i czy teraz te konstelacje będą tak potężne, a może to tylko jednorazowy skok w bok. Jeśli materiał się spodobał, zostaw lajka, będę naprawdę bardzo wdzięczny. Ja się już będę z wami żegnał, pozdrawiam i dobranoc.